Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i dzisiaj zajmiemy się tematem, który wpadł mi do głowy jakiś czas temu i który w sumie był żywy, odkąd zacząłem swoją przygodę z serią Halo. I to jest dylemat. Dylemat pod tytułem, czy Halo to science fiction, czy fantasy. W jakimś takim bardzo uproszczonym pojmowaniu tych pojęć można bardzo łatwo wskazać swojego faworyta i tego się mniej więcej trzymałem, no bo wiadomo, kosmos, statki kosmiczne, kosmici to mnie chyba raczej science fiction, ale to jest takie postrzeganie w ramach Star Warsów jako science fiction, to jest mniej więcej podobny kaliber. No i coraz częściej się spotykałem z spostrzeżeniem, że jednak Halo to fantasy. Słyszałem o różnego rodzaju określeniach, że Bungie przy okazji Halo jeszcze udawało, że to nie jest fantasy, a przy Destiny to już ma to w nosie i to jest takie fantasy absolutnie otwarte. To jest oczywiście temat, przy okazji Destiny wyszło takie stwierdzenie, one mi bardzo tkwiły w głowie i dlatego je teraz przytaczam, ale również gdzieś przy okazji chyba tekstów na Halologii, kiedy jako skrót myślowy użyłem właśnie, że czy książka, czy uniwersum science fiction, to było, że to jest takie naciągane, takie komentarze były, takie naciągane jest tu dozywanie Halo science fiction. No i to utkwiło mi w głowie, to bardzo szybko wziąłem poprawkę właśnie na to, że może te pojęcia nie są takie oczywiste i za jakie bym je brał. No i tutaj wziąłem sobie taką bardzo podstawową wiedzę, tutaj podkreślam, że to jest bardzo powierzchowne potraktowanie całego tematu, bo użyłem wiedzy dostępnej wszystkim, więc najlepsze źródło na świecie Wikipedia podaje, że uwaga, zaczniemy od uniwersum fantasy. Występują tam magiczne lub nadprzyrodzone motywy. To powtarzam, jest z Wikipedii, sobie możecie tam zobaczyć, pewnie znajdziecie identyczne zdania, więc to jest nic super tajnego. To jest bardzo powierzchowne potraktowanie tematu. Magiczne lub nadprzyrodzone motywy. I teraz tak, podstawowym argumentem dla zdeklasowania uniwersum niby science fiction wyglądającego jako science fiction, że to jest fantasy i to tam serenie w banie. Argument wygląda tak, że gdyby to przepisać, że to nie jest technologia, że to jest tylko magia, że to nie są obcy, tylko to są fantastyczne rasy, to że to by działało cały czas jako historia. I w dużej mierze w Halo to się sprawdza, z małymi wyjątkami i mam nadzieję, że w końcu do tego dojdziemy, więc magiczne lub nadprzyrodzone motywy. Przyjmijmy, że najbardziej rozwinięte cywilizacje na świecie, czyli już tych forerunnerów uznajmy, są tak bardzo zaawansowani, że to praktycznie może uchodzić za magię. To jest coś takiego bardzo ciężkiego do określenia i coś wymykającego się jakiejkolwiek nauce. Jest też ten potop, który powstał w jakiś tam sobie charakterystyczny sposób. No i po wszystkim to, czym jest potop? Potop jest najzwyklejszym w świecie, prawdopodobnie zombie w świecie Halo. Więc tutaj coś mogłoby tutaj być, z tym, że wiecie co, jeżeli weźmiemy forerunnerów jako istoty magiczne, które władają magią i te wszystkie świetlne bronie, jako właśnie takie coś, albo plazmy w przypadku Covenantów, to problem pojawia się tam, gdzie nawet na najprostszych fanowskich wikipediach mamy, czy encyklopediach mamy proste wyjaśnienie mechanizmów działania tych wszystkich broni, ulepszeń, zdolności jakichś różnych. No bo tutaj już widzę w tej chwili ten karabin świetlny, który pojawił się w Halo 4. Tutaj już pierwszy duperel jest taki, że podczas przybliżenia przez lunetę w Halo 5 przód lufy rozdziela się na 4 części i służy jako akcelerator, czyli przyspieszacz pocisków. To już jest wejście takie drobne w naukę i wyrzucenie praktycznie tego magicznego czynnika i bardzo dużo tego oręża uchodzącego za magiczne możemy takimi szczegółami opatrzyć. Dalej mam, że nie wchodzi w tematykę naukową i to też jest ciężkie do określenia, do zgodzenia się stuprocentowego, no bo są też takie szczegóły techniczne. Pancerz Spartan jest bardzo dobrze opisany i ma różnego rodzaju duperele, które przy odpowiedniej technologii można by teoretycznie wykonać. Cała ta fizyka, nauka, odkrycia stojące za silnikami nadświetlnymi, to też jest jakoś tam opisana i to może się kiedyś rozwinąć w taki sposób. No i kolejnym punktem mam, że fantasy to jest świat odrębny od realnego. No Halo to jest nasz świat, który ewoluował te
5 wieków do przodu, więc ten punkt chyba możemy sobie wykreślić. Mamy tutaj istoty mityczne lub baśniowe z realistyczną psychologią i to by się zgadzało, gdyby w prosty sposób przekonwertować obcych na mityczne lub baśniowe stwory. I to też by było, kurczę, trudne, bo tacy elitarni na przykład to, nie wiem, mogą chodzić z jakąś inną rasę, z jakichś elfów czy coś, ze swoimi własnymi wartościami, swoim własnym kodeksem i z psychologią, którą można na dobry sposób jakoś wytłumaczyć naszymi ludzkimi sposobami. Ale to wciąż wymaga tej konwersji, o której wspomniałem na samym początku, żeby założyć, że to jednak świat fantasy i że to nie jest obcy, tylko osobna rasa. Bo są też właśnie osobne rasy, które są mniej ludzkie, są bardziej odrębne, no ale w sumie to podchodzi też pod fantazy, pod te wszystkie głupie golemy, czy nie wiem, wiadomo, mniej rozwinięte umysłowo, tragicznie zabrzmiało, ale wiecie, o co mi chodzi, rasy. Mam tutaj też świat przedstawiony jako historyczny, który kiedyś istniał. To jest takie urealnienie i uprawdopodobnienie całego opisu świata, które jest charakterystyczne dla fantazy, że możemy uwierzyć, że to kiedyś istniało, bo jest, wiadomo, szczegółowo opisane, mamy to cały czas w Halo, z tym, że no to jest świat, który może kiedyś zaistnieć, czyli też w drugą stronę. No i mam tutaj dopisany małym druczkiem, czerpię z mitologii i tutaj no czerpię Halo z mitologii, ale głównie motywy, nazewnictwo i różnego rodzaju aluzje, które mają, nie wiem, być znajome albo sugerować działanie jakichś rzeczy. No i wielkim pogrubionym pismem mam napisane, że magia. Jest to ważne, że funkcjonuje magia, która nie jest nauką, której nie da się wyjaśnić, którą można opanować, zaadoptować. No i śmiem twierdzić jednak, że w świecie Halo nie istnieje magia, bo to wszystko jest w jakiś sposób opisane i do wyjaśnienia. To jest też bardzo takie powierzchowne traktowanie i argumentacja, którą można zastosować do bardzo wielu światów, ale jednak sama magia, która występuje w typowym fantasy, jest czymś bardziej subtelnym niż to, co mamy w świecie Halo i to jestem w stanie jakby absolutnie sobie tutaj oddzielić. Bardziej magią mi właśnie przypomina to, co jest Destiny i chociażby umiejętności poszczególnych postaci, wiecie, przywołanie młota, przywołanie łuku, tego typu duperele, albo no firebole tego Warlocka. No a teraz przejdziemy sobie na drugą stronę moich notatek i tu jest świat science fiction. Najczęściej jest to przyszłość. To się zgadza, no wiadomo, są jakieś w przeszłości motywy i to dalej jest science fiction, ale to właśnie jest większość tych argumentów opatrzona komentarzem najczęściej. Mamy tutaj hipotetyczny rozwój nauki, no i to się, kurczę, zgadza, no bo wiecie, ludzkość ewoluuje, opuszcza planety z wielką łatwością, zakłada kolonie, wylatuje poza układ, wynajduje technologię pozwalającą poprzemieszczać się szybciej niż światło, rozrasta się do kilku układów, no i w międzyczasie majstruje w kodzie genetycznym ludzi, przez co tworzy superżołnierzy. Nie wiem, jakoś nie jest dla mnie nie do pomyślenia, że to się stanie za te 500 lat. No i co zawiera? Mam tutaj w zupełnie osobny punkcie zawiera neologizmy, czyli takie terminy niby naukowe opracowane specjalnie na jej potrzeby. No i to jest, bo są te wszystkie wymiar, sleep space i wszystko. Mamy obcych, zawiera, tutaj dosłownie to są obcy, czyli inne rasy pochodzące spoza naszej planety. Mamy skutki wynalazków, mamy podróże w czasie. Skutki wynalazków tak, bo to jest, wiecie, i ten cały tworzenie pancerzy Spartan, napędów nadświetlnych, wszystko to mamy w tym, że ludzkość przetrwała, w tym, że się rozwinęła, to wszystko widzimy. Podróże w czasie, no już teraz mniej, bo zdaje mi się, że podróże w czasie bardziej się zaadoptowały. Jeżeli one nie są głównym tematem jakiejś historii, to bardziej są charakterystyczne dla komiksów, tak mi się wydaje w tej chwili. Najpopularniejsze jest inne planety, statki kosmiczne, to jest wszystko oczywiście obecne. No i tutaj, co mam najważniejsze wymuktowane, hipotetyczna zgodność ze współczesnym stanem wiedzy. No i biorąc pod uwagę, że nawet te niezwykłe wynalazki Forerunnerów są jakoś wytłumaczane, tak żeby przetłumaczyć to na nasz język, to świat Halo jest przynajmniej próbowany, żeby go przedstawić w ten właśnie sposób. Jest próba wyjaśnienia tego na nasz ludzki język i przez to ta hipotetyczna zgodność jest w tej chwili możliwa. Tak więc tutaj jak najbardziej stawiam plusika, że to wszystko idzie. No i uwaga, czas na jakieś wnioski. No i pomoże mi tutaj znany pisarz Arthur C. Clarke. Generalnie nie lubię takich wymijających odpowiedzi i stwierdzeń wymijających się pytaniu, ale on stwierdził, że
próby definicji, czym jest fantastyka naukowa, czyli coś, co określamy w skrócie sci-fi, będą trwać, dopóki ludzie piszą prace doktorskie. To jest mniej więcej takie określenie, że ludzie piszą prace doktorskie, określają coraz więcej tych rzeczy, no i kiedyś ktoś napisze pracę doktorską na temat tego, jak działa Orange Forerunnerów. Tego dnia będziemy mogli spojrzeć te 500 lat wcześniej na serię Halo i powiedzieć, tak, to było science fiction w tamtym czasie. Przytoczył też opinię jednego z innych, jednej z innych osób, tutaj niestety nie mam jej nazwiska, ale powtarzam, to jest wszystko wzięte z Wikipedii, z najlepszego źródła wiedzy, jakie możemy znaleźć. Jest opinia, z którą on się zgodził, że science fiction to coś, na co on wskazuje i mówi, że to jest science fiction. I dlatego tutaj wrócę do pierwotnych autorów serii, czyli studia Bungie, które ma straszny problem, żeby pokazać takie bardzo sumienne uniwersum science fiction, bo przemyca tam cały czas elementy fantastyczne, co wynika trochę z poprzednich gier, jakie robili oraz z jakiegoś ich stylu, ale oni wzięli, stworzyli świat przyszłościowy, futurystyczny, oparty na jakiejś nauce, który potem był rozwijany, który zaczął żyć własnym życiem. Spojrzeli na niego, powiedzieli, że to jest science fiction. No i może na koniec powiem, że ja się skłaniam ku tej właśnie tutaj odpowiedzi, ale w ramach jakiegoś pojednawczego stwierdzenia na sam koniec chciałbym tutaj zaznaczyć, że ten sam autor Arthur C. Clarke powiedział też, że to była taka jego zasada z tego, co kojarzy, że odpowiednio rozwinięta technologia jest nieodróżnialna od magii. To jest taki już głupi argument na sam koniec, tak żeby załagodzić może nastroje, ale to jest, bo to jest coś, co może równie dobrze usprawiedliwić Gwiezdne Wojny, czy różnego rodzaju mniej subtelne produkcje, które nie bawią się w żadną naukę, bo wiadomo, moc, magia, miecze, rycerze i tak dalej. No ale to jest to, co ja chciałem powiedzieć w tej chwili. Bardzo mi się podobało, że kiedy rzuciłem w paru miejscach ten temat, to było parę osób, które, no hej, przecież to koniecznie musi być science fiction, mi się fantazja kojarzy z tym i tym, więc to jest takie twierdzenie, które ja tutaj chcę jakby stanąć i spróbować obronić i stanąć na przekór tym, którzy stwierdzili, że o, Halo to jest głupio, bo to jest fantazy ubrany za science fiction, więc to zostawiam. W takie wnioski tutaj, jakie podałem. W tej chwili dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się następnym razem.